Cześć tu Oluś i Tatuś! I dzisiaj mega co? Zupka buldak razy 3 spicy. Przepraszam, do góry nogami. Najostrzejsza zupka podobnież, może nie na świecie, ale jedna z ostrzejszych jaką można kupić. Porównają ostrość do tego pojedynczego chipsa. No, tak było na jednym filmie, widziałem. Sprawdzimy to, oczywiście. Nie róbcie tego samemu w domu, tylko pod zgodą rodziców. Nie jedzcie na pewno tego całego, chyba że jesteście starsi. Olek spróbuje, oceni ostrość, na pewno nie zje całego, bo to tylko dla próby, bo ogólnie dzieci nie powinny tego jeść. Więc dzisiaj spróbujemy, pokażemy jak to się przygotowuje razem z Olkiem kucharzem. Pomoże nam kamerzysta, czyli brat Olka, który też będzie testował to nudle. Nie, no, otworzymy na już przy nagraniu, bo musi się najpierw woda zagotować. Gotujemy 5 minut, zaraz wszystko wam pokażemy i opowiemy, ale zanim zaczniemy, zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. To lecimy do gotowania. I jesteśmy przygotowani, woda nam się zagotowała. Teraz Olek, otwieraj czyn honory. Wrzucamy makaron na 5 minut. Dawaj, dawaj. To nie jest taki hopsiu. Teraz już masz, patrz tu, włóż paluszki. Nie, poczekaj, ci pomogę troszkę. Dobra, tylko delikatnie. Mamy makaronik. Nie będziemy ich rozkruszać. Woda nam się zagotowała. Pokaż kamerzysto nam wodę, że już jest, bulgocze się. Olusiu, czyń honory, wrzuć tą wodę. Poczekaj, zanim wrzucimy. Znaczy sosiki wodę. Pokażmy. Pokażemy sosik. To jest sosik, a tu są glony, tak zwane, dla ozdóbki i dla smaku. Olek, czyń honory, wrzucaj. Ja tu stawiam. Mam normalnie 5 minut. Tak, tak, tylko powolutku, żeby nie chlapnęło ci. No, bo i puść, ekstra. I teraz ja ustawiam 5 minutek. Takie. Powrzucaj różdżki. A, 5, a ja co tutaj robię? 5 minutek jest ustawione. Wrzucamy. Tak, gotuje się 5 minut. Po zagotowaniu odlewamy łyżeczką z 5 do 8 łyżek. 5 do 8 łyżek. Poczekamy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tak jak mówiliśmy, będzie próbował Olek, ja i kamerzysta. Każdy powie swoje zdanie. Mam nadzieję, że w końcu coś ostrością zaskoczy Olka. To dodajemy i po ugotowaniu makaronu, który odsadzamy, wrzucamy na lekko smażonko i wtedy dodajemy. To dodajemy dopiero na końcu. A to dodajemy, jak już mamy przyszykowany makaron. Tutaj może zobaczyć, mam przygotowany. Ja będę jadł pałeczkami, Oluś widelczykiem, Tobiaszek też pałeczkami. Oczywiście Oluś będzie miał najmniejszą porcję, bo ma tylko spróbować. Ale nie, wolniej tak, polecam. Tyle, tyle. Nie, no, nałożę ci tyle, tylko nie przesadzę, jak będzie ostre, bo to może być naprawdę ostre. Makaronik już powoli się. Już raz, się rozdwoja. Raz, dwa. Ja nie wiem, czy troszkę może za dużo wody dałem, ale to nie szkodzi. Bo jesteśmy skąd, Olusiu? Z Warszawy. Z Łodzi, o, ty z Warszawy jesteś. Sam jesteś z Warszawy. Dobra. Czekamy teraz 5 minutek. Nawet już niecałe. Odsadzamy. Dobra, jesteśmy już 5 minutek właśnie w tym momencie pika. Odsadzamy. Bierzemy. Od 5 do 8 łyżeczek tu dajemy, no, to potem. Tak 6, na przykład. Potem do wywaru. Dobra, weźmiemy 6, 2, 3, 4, 5, 6. Makaronik. Odsadzamy. Uważaj, Olusiu, bo to gorące. Musi być odsadzone bez wody. Ten garnuszek nam się jeszcze przydaje, bo na nim będziemy jeszcze to podsmażać, żeby wywiązała się reakcja. I teraz do, powiedzmy, że już jest odsadzone. Chociaż z drugiej strony nie wiem po co tak odsadzę, jak specjalnie odlewamy kilka łyżek tej wody. Wrzucamy z powrotem do tego pojemniczka. Najostrzejszy sosik podobnie, że jaki jest. Mam nadzieję, że... Tylko pamiętajcie, jakbyście to robili, że jakby się wam polało na rączkę, ale to ma konsystencję. Polało na rączkę, to umyjcie od razu, nie dotykajcie przypadkiem oczu ani niczego. Olek, czyń honory, mieszaj teraz to, wymieszaj to ładnie, tak? Tak, po prostu, tak. Mieszaj, tak. Dobra, to chcę. No to ja ci przytrzymam garnek. Tak, normalnie.
No tak, tylko żeby... Pachnie jak zupka chińska. Pachnie, no czy nie, no i zupka chińska troszeczkę inaczej. Pachnie podobnie. Tylko wymieszaj tak, kochanie, żeby wszystko zobaczyć, jaki ma już kolorek, żeby cały makaron miał taki ciemny kolorek. Ale nie łap teraz, co chcesz zrobić? Pójdź na chwilkę. No, tak, mieszaj. Daj teraz, synku, teraz ja troszeczkę. Tak, tutaj jest jeszcze takie... Dobra. W porządku, daj, kochanie. Okej. Okay. Myślę, że już się ta reakcja zawiązała. A co, syneczku, bo się cień zobaczy, już jest to ładnie. A, ja to podsmażam, a tu nawet gazu nie włączyłem, ale spalnik, że tak powiem, był rozgrzany. Ale jeszcze troszkę podsmażymy. A, jeszcze zapomnieliśmy dodać najważniejszego do tego wywaru, żeby to było bardziej pewnie soczyste, nie takie suche. Teraz to się podsmaży nam ładnie. Wiąże się reakcja. Jest takie czerwone. Zobaczmy. Piękne takie, ładne. Piękne, kolor. Tylko chcę pokazać, czy ile jest tego sosiku. Nie tak dużo. To nie jest zupka chińska, bo niektórzy robią jako zupkę chińską. Podobnież jest trochę ostrzejsza przez to, że się je bardziej gorące, bo jest wywar. Nie będziemy tego sprawdzać. Dzisiaj zjemy takie prawdziwe nudle, tak jak się to robi. Ok. Myślę, że już. Kamerzysta stwierdzi, że już? Chyba. Olek? Może być. Dobra. To teraz nakładamy nam trzy porcyjki. Ja biorę się odpływam. Dobra. Ja nakładam sobie. Ja nie jestem mistrzem ostrości, że tak powiem. Chwilę czekamy, aż to ostygnie. Chwilkę poczekamy, ale zanim to przełączymy kamerkę potem na stół. No to tak na spróbowanie. Tobie aż masz... Znaczy jeszcze tobie też mniej troszeczkę, bo ty masz za dużo. To jest moje, tak? Nie, to będzie twoje. Czy chcesz tamto? Mogę już to w sumie. Tyle mi wystarczy. To Tobiaszkowi troszeczkę sosiku, bardziej żeby miał ostre. Na koniec dodajemy glony. Tu wyłączmy. Mogę ja dodać glon? Ale tak grubno dodasz? Każdemu po trochu, na każdy talerzyk. Tak, no. Jak mam... No tak rusza i będzie ci patrzeć. Ja ci pokażę na pierwszym. Tak? No to nie wiem, czy na tylko glony i sezam, no i na kolejny. No dawaj. Tak? Czekaj. No śmiało. O kurde, dobrze, dobra, nie szkodzi. Okej. Okay. Już. Okay. Już. Bo tutaj okay. Nie ma więcej było. To gaszka. Dobra. To sobie wymieszamy. Dobra, idziemy na stół, widzimy się przy konsumpcji i zobaczymy nasze reakcje dozo przy stole. Okej, okay. Mamy, pięknie to wygląda, mały porcja, Oluś oczywiście tego wszystkiego nie zje, to gwarantuję. Siedzi z nami kamerzysta i też będzie próbował, ja jem pałeczkami, kamerzysta tak samo. No Olek, czyń honory, tylko pamiętaj, nie dotknij ust. Pierwsze. A ja oczywiście czapę ściągam, mimo że nie lubię bez czapy, ale nie jemy czapy. I jak, Olusiu? Powiedz. Jak? Od razu czuć. Nie tak jak z tymi chrupkami. Od razu to czuć. Nie no, jest. Jest mega ostre. O, aż mi wyleciało z buzi, przepraszam na emocje. Aż tak? A wytrzymasz jeszcze? Nie. Mnie to pokonało. Jest mega ostre. Tobiaszku, jak dla ciebie, Olek, nie jedz już. No jest ostre, jest. Jest mega ostre. Nie jedz już, Olek. Troszeczkę, bo ja do nie tyle wziąłem. No zobacz, ale już ledwo mówisz, Olusiu. Mega ostre. Jak ktoś nie lubi ostrości, tak jak ja zbytnio, to nie polecam. Mnie już zatyka. Twoje zdanie? Powiedz. Mało smaku czuć. Przecież. Mało smaku, bo jest ja mega mało ostre. Dobra, wystarczy już, Olusiu. Olek spróbował. Ale sam powiedz najostrzejsza rzecz, jaką na razie próbowałeś, tak? Aha, tak, zdecydowanie. Mega ostre. Jak ktoś nie lubi ostrości, nie polecam. Do próbowania też nie polecam. Tobiaszek ma już czkawkę. No już lecą mu łzy. Olek nic nie mówi, idziemy napić się chyba mleka. To tyle, bo zjedzą nas motyle, trzymajcie się, pa i pa!